Uwaga, treści przedstawione w tym materiale są czystą parodią. Dla mnie jako gracza ta gra jest czystą profanacją serii filmów Rambo. Twórcy tej gry powinni zapierdalać w kamieniołomach jak John. Krzysiu PCV nie wie co mówię, jeśli chcecie usłyszeć co powiedział, to zapraszam na materiał. Ale na wstępie dla rozluźnienia krótki przerywnik filmowy. Cześć wszystkim, z tej strony Krzysiu PCV i witam was w kolejnym gameplayu na moim kanale. Tym razem jest to gra John Rambo The Video Game. Ta gra jest na podstawie filmu o tym samym tytule. I ten film to jest film mojego dzieciństwa. I powiem wam szczerze, że gra mi się naprawdę bardzo podoba. Już przeszedłem całą grę, także więc sobie weźmiemy tu jakąś... co sami widzicie, są te, no... screeny z filmu. Dlatego też sobie weźmiemy jakąś... o, na przykład to... rozdział 2... głęboka dżungla... Wietnam. To dobra, zaczniemy. Ta gra jest naprawdę super, jak sami widzicie, możemy sobie wybrać różną broń. Tutaj mamy taką broń jak AKM. Możemy sobie wziąć różne pistolety, na przykład o taki rewolwer. AK-47. Nie mam jeszcze wszystkiego odblokowanego, ale dobra, weźmiemy sobie o, taką oto broń. Wybierzemy, okej. Okay. Rozpocznij grę. Rambo found peace with her. He got to come up for air, just for a moment. Listen, what you did back there, I won't forget it. What now? You tried to reach Thailand? Yeah. Killed her. Maybe things could have been different. No właśnie, w tamtej oto pokazówce było pokazane właśnie John Rambo i jego koleżanka, która została tutaj zaszczelona przez tych tutaj ludzików z tego, no... jak to się nazywało? Wietkok, czy jakoś tak, to oj, trzeba przyładować. Ta gra naprawdę jest świetna. Bardzo krwawa, brutalna, tutaj strzelamy headshoty. Chodź tu, może nie. Naprawdę, powiem wam szczerze, że ta gra jest świetna. Nie wiem, co ludzie o niej twierdzą. Ale jeżeli Krzysiu mówi, że jest świetna, to jest naprawdę świetna gra i warto w nią zagrać. Ja już ją przeszedłem. Przeszedłem ją i naprawdę powiem wam szczerze, że gra jest super, super. Moim zdaniem ta gra, tą grę można na równi z Windhavenem i Morrowindem dać. Naprawdę. Chodźcie tu. Was wszystkich pozabijam za to, że mi koleżankę poszczeliliście. A, także tutaj ogólnie celujemy myszką. To się rząd teraz wkurzył. Patrzcie, jak ładnie ta gra wygląda. Jesteśmy teraz w takiej dżungli tutaj.
tu jakiś... Jakiś kościół tutaj... Mówi, nie wiem, co to za język jest. Rumuński? Czy bułgarski? Nie wiem nawet. Słuchajcie, najlepsze jest to, że Jasiek mówił, że ta gra to jest kaszanka. A ja mówię, nie, na pewno nie. Oj, teraz patrzcie, przygotuj się. I wciskamy W, perfekcyjnie. O, jest. Takież. Podcięliśmy mu gardło. Jasiek mówi, że ta gra to jest kaszanka. A ja tak mówię, pewnie znowu jakieś pierdoły gada. I się nie pomyliłem. Ta gra naprawdę mi się podoba. Pięknie. Pik! Kolejny Rumun zniszczony. O, i teraz musimy używać łuku. Ciach! Headshot! Patrzcie, łuk jak w Skyrimie. A nie wiem, czy wiecie, ta gra ogólnie jest polska. A dżungla normalnie wygląda jak w tym, no. Far Cryru. Far Cryru taka sama dżungla była. Widać, że się inspirowali. Pięknie dostał headshota. Oj! Aleś mi stąd. Pyk! Nie trafiłem, kurczę. Aleć. No, pięknie. Chodź ty, murzynie. Chodź. Mówią jakoś po bułgarsku mówią. Chociaż tam się nie znam, jeżeli chodzi o te języki. No, i ta gra jest polska. O, słyszeliście? Powiedział atakuje! Polak jest! Chodź tu! Ciach! No! A, nie bij mnie! Żon, co ty robisz? Pięknie z łuku, żeś go szczelił! Oj! Tam jeszcze jeden jest! No! I dla mnie naprawdę... Ta gra wyszła w tym roku ogólnie! I dla mnie to jest naprawdę gra roku! W tym roku nie było lepszej gry na razie. O, i tu właśnie... bo bardzo fajny kamuflaż jest, wzięty z filmu. Oj, nie to! No nie, no zabił mnie! Durny murzyn! Jakie it's over? A patrz, jak się wtopił w tło! Jak ninja! Pięknie! Akisz! Ciepłotne! Zrobię z ciebie kotlety. Wszystko ma swoje priorytety, niestety. Wszystko ma swoje mielone kotlety. Dobranoc! Tam jeszcze jeden jest murzyn. O! Temu się nudzi, pięknie! Headshot! Kolejny ginie. Patrzę normalnie łuk jak w Skyrimie. Ja się czuję naprawdę w tej grze jak w Skyrim. O, i woda jak w Skyrimie. Coś pięknego naprawdę, coś pięknego. Czuć Skyrima tutaj. Skyrim. Obie formy są poprawne. I naprawdę grafika to jest super. Mówię, na równi można z Windhavenem i Morrowandem tutaj to zrobić. O, tu patrzcie teraz, co się stanie. Patrzcie teraz. On tu wejdzie sobie na górę. Nie? Żon wejdzie. Teraz wciskamy W i ściągamy go na dół. Pyk! I nożyk w brzuchol. Oj, teraz możemy znowu strzelać. Patrzcie. O, tu prawym się przyładowuje. Jak trafimy na to żółte, to mamy więcej amunicji. A właśnie, pokażę taki, o, to jest taki tryb wkurzonego żona. I tutaj jak on minie już, to dostajemy za to HP. A, i po każdej misji też dostajemy takie specjalne szkyle, które ulepszają nam żona. I nasz żon jest lepszym wojownikiem. Można im na to lepiej strzelać. Idźcie stąd! Nie mogę się skupić. Oj, broń mi się zacięła. No, patrzcie, widzicie, jaka ta gra jest realistyczna, jak można by tam się broń zaciąć. Naprawdę. Coś
Coś ślicznego. Oj, chowaj się! No, tu możemy też się chować, żeby nas tutaj nie szczelili. A na razie wam tego nie pokażę. O, teraz mogę wam się pokazać. O, idźcie, chowam się. He, nie traficie mnie. He. Krzysia nikt nie trafi. Żon, chowaj się! Pięknie! Takie triki tylko u Krzysia PCV na kanale! No, także Jasiek, nie wiem co ty gadasz za pierdoła, ale ta gra naprawdę jest świetna. Naprawdę. W tym roku nie widziałem już lepszej. No, tutaj właśnie ciężarówka się pojawiła. Z której właśnie to ci wysiadają kolejni żołnierze. Z tego wetkoku. Żon! Żon, strzelaj! Strzelaj, żon! Pięknie! Przeładujemy. Oj, znowu się broń zacięła. Kurczę! No! Zabijaj wszystkich! Oczywiście możemy nawet granata tam rzucić. Pięknie wszystko wybuchło. Patrzcie te efekty. Wow! Super! Dobra, patrzcie teraz. No, kurczę! Co wy żeście zrobili? No, i tak właśnie wygląda tutaj ta gra. Tutaj mamy takie statystyki. Statystyki, patrzcie. Mam już 150, nie? Sami widzicie, czyli mam 11, prawie 11 level. No, i tylu zabiję wrogów i właśnie pokażę wam jeszcze te umiejętności. O, to sobie możemy dać na to tutaj takie coś. O, tutaj to wszystko mamy napisane, widzicie? O, i tu mamy takie 3 skille, które możemy sobie rozdać. No, i na przykład możemy tam sobie dać, że o, no, szybkość i pojemność, przeładowywanie ma o 20% więcej amunicji. O, ja sobie dałem takie coś, nie krzywdzi mnie. I Rambo powoduje 25% więcej obrażeń. I takie tam różne. Dobra. To jeszcze sobie może weźmiemy jako, nie wiem, może weźmiemy jeszcze jakąś tutaj misję. O, na przykład pokażę wam tutaj tę misję. To chyba jest ta misja, nie? No, tak. Tutaj to jest też misja ze filmu. John Rambo had scrambled out of much darker places in Nam. He was a machine of war. We made him that way. And that sheriff, those cops, they switched the machine on, and they didn't know how to turn it off. No. I boom! Pięknie! I patrzcie na to, jaki piękny wybuch będzie. I... Panowie z Battlefield, twórcy Battlefielda. Tego się, tak się powinny robić wybuchy. Oj, tu mamy taką nową broń, żon ma nową broń. I tu nie możemy zabijać, wiecie? Tu musimy im strzelać po nogach. O, widzicie? Zdajemy za to więcej punktów. No, umrzyj! O, i tamten żołnierz, który był tam obok tej trumny, nie? To jest, jak on miał, pułkownik Trondman. Nie mylić z Turbo Demonem, bo to jest inny gościu. Oj, zastrzeliłem go przez przypadek. Ej, umrajcie murzyny. Pięknie. Bum. Widzicie? Tak się strzelo.
Oj, chyba go przez przypadek zabiłem. Oj! To jeszcze są na górze! Żon, uważaj! Dobra, kolejny tu... Pad. No, kolejny, kolejny i... Pięknie padł. Dobre murzyny. O, ty jeszcze na górze przeżyłeś! Z żoną nie ma nikt. Nikt nie ma szans. Idźcie stąd, murzyny! Ojojoj. Tu jeszcze wysiadają. No. Kolejny po kulasach musi dostać. Pięknie. Widzicie? Idealne przeładowanie, tu mamy więcej amunicji. O! Rząd to taki... leparkourowiec. Pięknie, dostał murzyn. Oj! Widzicie? Można nawet się broń zaciąć. Nie mógł mnie trafić. To jest prawdziwy Rumun. No. Ej, odejdź mi stąd. Nie będziesz mi tu do żona strzelał. No, także pułkownik Trondman to jest nasz ten kolega, którego w późniejszej grze musimy uratować. Pięknie. Ojej, zabiłem kolejnego. Szybko, szybko, szybko. No, wystaw się. No, czemu nie panasz? No, w końcu. A widzicie? Tu naprawdę jest bardzo otwarty świat. Mapa, jak w tym, no, w Rand Theft. Oj to! Prawie jak Sean Andreas. Ej no, odejdź. Widzieliście jak mnie bił? Murzyn durny. Ła! Widzieliście to jak skoczył? Pięknie. A tu użyjemy właśnie trybu furii, bo musimy sobie żyćko naładować. I po nogach szczelamy. Pięknie. Padł. Widzicie? Prawie całe HP już mam. A co użyjemy skrzyneczki. Pięknie. Co on powiedział? Daj asshole? Co to jest asshole? Nie znam takiej rzeczy. Daj to wiem, ale asshole? No, i tu mamy zadanie, musimy tutaj zniszczyć ten radiowóz cały tutaj. A czy ogólnie, jak to się nazywa? Komisariat, o właśnie. Oglądam W11, więc wiem. Szybko przeładować. Żon, przeładuj. O, widzicie jak pięknie przeładowałem? Dobra, padł. Kolejny po nogach? No, ciśnie. Teraz trzeba szybko... Właśnie, posterunek policji, jak w 11 normalnie. Dobra, trzeba to szybko zniszczyć. Dobra, przeładowujemy. Uważaj, żon. Tak. Widzę tutaj... Dużo mają tych tutaj policjantów. Ojej. Umrzyj! Dobra, pięknie. Szybko trzeba przeładować. Mam granata? To wrzucimy tam. O, nie trafiłem. Kurczę. Szybko przeładujemy. Mamy to na czas. Nie wiem, czy nam się uda. A szybko użyjemy tutaj tego trybu wkurzonego żona. Dobra. I rozwalamy. Nie wiem czy się uda, chyba się nie uda. Kurczę. Oj, prawie tam było. Dobra, padł. A, widzieliście? Zaskoczyliśmy go. Dobrze, żon. Oj. Żołnierze się pojawili. Kurczę.
O, dobrze, że padł. Ej, zabiłem go. Kurczę. Dobra. Uda nam się? No niestety się nie udało. Oj, zero. Przygotuj się. O, tu trzeba szybko, dobrze? Trzeba szybko. Perfekcyjnie, pięknie, dobrze rząd. Oj, za późno. No niestety nie udało się. A, i to właśnie, to jest taka... takie skradankowe. Tu musimy uważać... jak on strzela, to my musimy uważać. O, właśnie, teraz przestanie strzelać. O, teraz przestał i możemy iść tutaj. Dobra, czekamy. No, przestań strzelać. Pięknie. I strzelamy w niego. Strzelamy w murzyna. Tyle, ile mamy kul. Pięknie dostał. Nie zadziera się z żonem. A, to jest właśnie pułkownik Trondman. Listen to me, Rambo. You have no chance. The building's perimeter is covered. No exits. There are nearly 200 men out there and a lot of M16s. This mission is over, Rambo. Do you understand me? This mission is over. Mission. No. Accomplished. Koniec misji. A, widzicie? Tak się gra. Prawdziwy Krzysiu PCV, krajak, prawdziwy kozak. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym gameplayu. Naprawdę gra jest super. I ja się z wami zżegnam. Na razie i cześć!